Halo, proszę Państwa, Mirosław Antoni Blazik-Mak, nagrywam z samochodu, jesteśmy przed chwilą w Poznaniu, w centrum Poznania. Akurat jak dojechaliśmy do Ronda Śródka, pojawiła się demonstracja, którą zorganizował ruch, nowy ruch polityczny, który powstaje w Polsce. To jest Narodowe Ruszenie Polskie Grunwald. I dzisiaj członkowie i sympatycy tego ruchu spotkali się, żeby zaprotestować w Poznaniu. Udało mi się nagrać film, niestety bez początku demonstracji, a jak dojechaliśmy do tego ronda w Poznaniu, to akurat po prostu demonstracja się zaczęła. Jakie są moje odczucia? Najpierw filmowałem z samochodu, demonstracja trwała kilkanaście minut, czekaliśmy, co najmniej 17-18 minut, a miało być, z informacji jakie uzyskałem, miało być 150 osób. Tymczasem uważam, że było bardzo dużo osób, bardzo dużo. Całe rodziny, dużo dzieci, młodzieży. Muszę powiedzieć, że wspaniałe zachowanie policji. Brawo tutaj dla naszej policji. Ochraniali ten marsz i proszę Państwa, przemarsz był kulturalny. Co jeszcze było takie uderzające? Sympatyczne zachowanie kierowców. Nikt się nie wkurzył, nikt nie trąbił, nie denerwował się. Wszyscy czekali, większość kierowców filmowała ten przemarsz i padały, najpierw ja wyszedłem z samochodu, potem inni kierowcy wychodzili, były takie sympatyczne okrzyki, pozdrowienia, wymachiwanie rąk. A teraz proszę Państwa jedziemy w korku do dziekanatu uczelni w Poznaniu, gdzie odbieram dzisiaj certyfikat, z czego się bardzo cieszę. Denerwowaliśmy się, że nie zdążymy do drugiej, się okazało, że dzisiaj wyjątkowo dziekanat jest czynny do 17. Same cuda, więc możemy spokojnie w tym korku się w tej chwili poruszać. Jak Państwo widzicie, jestem nieogolony dzisiaj, ale trudno, wybaczcie mi to, nie będę zakładał maski. Jesteśmy w kolumnie samochodów. Słuchajcie, nie ma żadnej nerwówki, po prostu wszyscy spokojni, przed nami jest ambulans, no i widok policji na koniach, coś pięknego. No miałem nadzieję, że zobaczę pana Olszańskiego Jabłonowskiego, ale nie widziałem, natomiast był ten Szymek Truskawka. Jechał na takim motorze. Tak. Proszę zobaczyć, patrzę na reakcję, normalnie toczy się życie. Ludzie idą, spacerują z dziećmi. Myślę, że niektórzy widzę, że chyba idą na ten marsz. Było mnóstwo... Tak, za nami jedzie radiowóz policyjny, przed nami jest radiowóz i ambulans. Są na sygnałach. O. Tak, poruszamy się. Tak. Proszę zobaczyć, stoją radiowozy. W tej chwili zbliżamy się w kierunku katedry. Tutaj jest droga do katedry na prawo, to jest przystanek autobusowy. Tak, wjeżdżamy w tej chwili, patrzymy na zachowanie policji, zachowanie ludzi, wszystko odbywa się kulturalnie, spokojnie, nie ma żadnych, jak na razie, kontrdemonstracji. Proszę Państwa, nieplanowane zdarzenie, żałuję, że jeszcze nie miałem mojej kamery Sony, ale to już brak czasu, żeby ją uzupełnić. Szkoda, że nie zabrałem. Może by się te 15 minut tam jeszcze zmieściło. W każdym razie będę miał dzisiaj dwa filmy, które będą taką reporterską relacją z tego zdarzenia. Tak. Bardzo tak. Widzę jeszcze koniec tej demonstracji przede mną. Ciekawe, dokąd ta demonstracja zmierza. I tutaj się przemieszczam. Czuję się tak... Za nami jedzie policyjny radiowóz. W tej chwili wjeżdżamy na... Chyba na most. Albo na wiadukt. Most. Co tak z tego butelka, nie?
podziwiam piękno Poznania. Poznań kojarzy mi się z ciocią Anną. Ciocia Anna, siostra mojej świętej pamięci, babci Marianny, zapisała się w mojej pamięci jako młoda dziewczyna żegnała swojego męża Ułana, który przyjechał na koniu pożegnać się z ciocią. Czule się pożegnali i to było ich ostatnie spotkanie w życiu. Wujek zginął w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Polski Ułan. Od dziecka pamiętam, zawsze mówiliśmy o nim, podziwialiśmy ciocię, która nigdy nie wyszła za mąż. To była jej pierwsza, jedyna i ostatnia miłość. Po prostu po utracie męża, którego kochała, nie była w stanie związać się z nikim innym. Zajmowała się wnukami. Pożegnał ciocię. Ciocia była wtedy brzemienna. Spodziewała się dziecka. Tak. Widzimy, w tej chwili widzimy koniec demonstracji. Mówiła mi pani okrąglaka. Dziś będzie ten dziekanat. Jeszcze trochę. Siedem. Tutaj pokazuję 7 minut. Jeszcze troszeczkę, dobrze, przesuwamy się. Spokojnie, bo jest do 17, więc nie musimy się nerwować, bo na drugą chyba byśmy jednak nie zdążyli. Mm-hmm. O, proszę zobaczcie, ludzie stoją z flagami, patrzą tutaj w nurt. Jesteśmy rzeki, tak, w nurt rzeki. A idą wzdłuż rzeki. Tak. Grupy tutaj ludzi z megafonami, z flagami. Mhm. Tak. Dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny. Piękna sprawa. Patriotyczna demonstracja w centrum Poznania. Proszę państwa, ostatnią taką spontaniczną demonstrację, tak dużą, to widziałem w czasie wizyty papieża w Warszawie. Przed katedrą Świętego Krzyża, jak wyszliśmy po spotkaniu z Janem Pawłem II, spotkaniu niezależnych środowisk artystycznych. Tak, teraz trochę otworzę okno. Posłuchajmy trochę odgłosów, motory. Tak, radiowóz zniknął, który był za nami, przesunął się na kolejny pas. Mhm. Ciekawe, gdzie ta demonstracja zmierza, gdzie ona się skierowała. Chyba gdzieś tutaj na rzekę. Bardzo życzliwe spotkanie. Widzimy od policjantów. Czyli demonstracja poszła gdzieś tutaj w prawo. Tak, w prawo nad rzekę. Tak. O, tu jest. Zobaczmy, pan przyjechał radiowóz. Jest piękna, piękna sprawa. Piękna sprawa. To proszę państwa, kończymy tę relację z niespodziewanego wydarzenia. Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Oglądajcie ten kanał, lajkujcie, udostępniajcie go bliskim i znajomym. Tak? A przede wszystkim oglądajcie, oglądajcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Niech żyje Polska. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie damy się, nie damy się. Będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki.